Jarosław Kaczyński jest dzisiaj na ustach całej Polski, a jego wystąpienie podczas konwencji PiS wywołało potworną burzę. Partia wyciągnęła wszystkie asy z rękawa, a mimo to Polacy nie mają dla jej członków litości i nie pozostawiają na nich suchej nitki. Jarosław Kaczyński w ostatnich tygodniach zmagać się musiał z wieloma problemami. Taśmy dotyczące spółki Srebrna udostępnione przez Gazetę Wyborczą znacząco podkopały jego pozycję na polskiej scenie politycznej, a kontrowersje wokół Mateusza Morawieckiego zniszczyły wizerunek całej partii PiS. Podczas konwencji Prawa i Sprawiedliwości prezes jednak wziął się w garść i podczas długiego przemówienia wyciągnął wszystkie asy z rękawa. Obietnice sypały się jedna za drugą, ale nawet to może nie wystarczyć. Okazuje się, że nawet tegoroczna hitowa oferta PiS nie przekonuje już Polaków, którzy bardzo niewybrednie komentują wszystko, co głośno obiecywał Jarosław Kaczyński. Padły bardzo ostre słowa, które nie pozostawiają żadnych wątpliwości. Jarosław Kaczyński wyciągnął wszystkie asy z rękawa. Z pewnością nikt nie jest zaskoczony tym, że Jarosław Kaczyński, podobnie jak cały PiS, jest gotów zrobić wszystko, by nadal rządzić naszym krajem. Dziś odbyła się konwencja, na której Prawo i Sprawiedliwość zaprezentowało swój nowy program i trzeba przyznać, że takiej dawki obietnic w mediach nie było już dawno. Lista życzeń do realizacji była wyjątkowo długa i zaskakująca, bo prezes postanowił wyciągnąć wszystkie swoje asy z rękawa. Jeśli wierzyć jego słowom, po wygranej PiS czekają nas kolejne lata dobrobytu. Szczególne miejsce w myśleniu życzeniowym zajmuje u prezesa powodzenie polskiej gospodarki. Przyczynić się do tego ma m.in. rozszerzenie programu 500+, wprowadzenie nowych rozwiązań komunikacyjnych, dodatkowa emerytura dla seniorów oraz zmiany w PIT-ach. Niestety okazuje się, że nie wszyscy Polacy mają tak bujną wyobraźnię, by uwierzyć w te wszystkie dobrodziejstwa, przez co w stronę PiS posypały się dziesiątki niewybrednych komentarzy. Polacy nie mają litości dla Prawa i Sprawiedliwości. Okazuje się, że cudowne obietnice oraz wizja dostatniego życia i spokojnej starości nie wystarczą, by zadowolić Polaków. Ogromna część obywateli nie wierzy w ani jedno słowo, które Jarosław Kaczyński wypowiedział podczas konwencji. W internecie pojawiły się dziesiątki komentarzy, które nie pozostawiają na prezesie oraz partii PiS suchej nitki. Oni nigdy nie dają. To cyrk. Zawsze zabierają. Od 2 lat w Polsce drożyzna jak za komuny. Dodali resztki ludziom, oszukali z 500+, bo to nie oni je płacą, a my Polacy dostajemy w kość. Przecz oszuści, pisze wściekły internauta. Ciekawe, ilu emerytów da się nabrać i dlaczego dopiero w maju, a może razem z marcową waloryzacją emerytur.
W maju to będzie po wyborach, więc można powiedzieć, że nieoszacowanie no i UPS nie wyszło, ale chyba wszyscy zrozumieją, bo na Polskę ktoś chce napaść i trzeba bronić wolności, pisze kolejna osoba. Kaczyński obieca wszystko, bo i tak on za to nie zapłaci, a panicznie boi się przegranej. Wie, że wtedy więzienia zapełnią się kolesiami, czytamy dalej.